Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w środę 8 maja o poranku Bożym Słowem. I na dzień dzisiejszy mamy wyznaczone dwa wersety. Pierwszy werset czytam z Psalmu 40, a drugi z listu apostoła Pawła do Efezjan z 4 rozdziału. Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. A Paweł napisał: odnówcie się w duchu umysłu waszego. Czy, moi kochani, nie myśleliście kiedyś, by rozpocząć coś od nowa? Czy nie odczuwaliście takiej potrzeby, takiej tęsknoty gdzieś głęboko w sobie, że chcielibyście coś na nowo rozpocząć albo coś naprawić, coś zmienić? Myślę, że chyba każdy z nas miał takie uczucia, każdy z nas miał takie myśli, każdy z nas miał takie chęci i tęsknoty za czymś nowym, za czymś innym, za czymś, co moglibyśmy na nowo tworzyć, mając już pewnego rodzaju doświadczenia z przeszłości. Będąc mądrzejszym, bardziej stonowanym, będąc osobą, która zastanowi się nad pewnymi rzeczami, będąc bardziej rozważnym, bardziej roztropnym. I właśnie, moi kochani, to dzisiejsze słowo przypomina nam, że Pan Bóg każdego dnia zwraca się do nas ze swoim słowem, które pragnie nam przypomnieć, że każdy dzień, który z łaski Bożej otrzymujemy, jest dla nas czymś nowym, czymś, co możemy na nowo rozpocząć. Jesteśmy bardziej doświadczeni, jesteśmy bardziej roztropni, jesteśmy bardziej rozważni, ponieważ przeżyliśmy już wiele momentów, wiele chwil w naszej przeszłości, z których możemy wyciągnąć wnioski. Jesteśmy bardziej, moi kochani, doświadczeni i mądrzejsi. I tę mądrość, to doświadczenie, tą roztropność Pan Bóg pragnie, abyśmy potrafili lepiej wykorzystać w kolejnym dniu. I dzisiaj taki dzień otrzymaliśmy, nowy dzień, 8 maj. Pytanie brzmi, jak go wykorzystasz, jak go przeżyjesz? Czy będziesz pragnął tworzyć coś razem z Bogiem wspaniałego, nowego, wyjątkowego, indywidualnego? Czy może będziesz wracał do starych rzeczy, do dawnych rzeczy, do tych, z których jesteś niezadowolony, z których jesteś niezadowolona, które cię rozczarowały, które sprawiają, że nawet może jesteś zdenerwowany, zdenerwowana. Każdy z nas pragnie czegoś nowego, czegoś innego, czegoś piękniejszego, wspanialszego. I właśnie Pan Bóg daje nam taką szansę. Dlaczego mielibyśmy z niej nie skorzystać? 8 maj, środa, środek tygodnia, moi kochani. Chciejmy ten dzisiejszy dzień przeżyć piękniej, delikatniej. Prosząc Boga o błogosławieństwo, wyciągnijmy wnioski z przeszłości, realizujmy się w teraźniejszości, patrzmy, moi drodzy, z nadzieją w przyszłość. Chciejmy tworzyć coś wspaniałego z Bogiem, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, otoczeni mocą Ducha Świętego. Tego Wam, moi kochani, życzę na ten dzisiejszy, przepiękny dzień, który z Bożej łaski otrzymaliśmy. Niech Bóg nam błogosławi. Niech strzeże nas i chroni i przypomina, że z Nim nie ma dla nas rzeczy niemożliwej. Wszystkie sprawy, które są dla nas dobre, pragnie błogosławić. Wszystkie te, które będą dla nas obciążeniem, przed tymi pragnie nas uchronić, pragnie od nas odsunąć. Ale pragnie z nami tworzyć coś wspaniałego, coś nowego, coś wyjątkowego. Dlatego wkłada o poranku każdego dnia w nasze usta nową pieśń, abyśmy potrafili Go chwalić, wielbić, za wszystko Mu dziękować i tworzyć wyjątkowe rzeczy razem z Nim. Budując się w wierze, pomagając bliźnim, świadczyć i świadcząc o tym, że jesteśmy Jego dziećmi. Niech Bóg Was błogosławi, niechaj Was strzeże. Wszystkiego co dobre, moi kochani, Wam życzę na ten przepiękny dzisiejszy dzień, który z Bożej łaski otrzymaliśmy. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie z przepięknego Kluczborka. Amen. Pa.